i ścisnąć u dołu. Gdy ściśniemy, zanurkuje. A gdy puścimy, magicznie wypłynie. I tak można bawić się bez końca. I to jest koniec mojego doświadczenia. I nurek opada na dno. Kiedy ją puścimy, nurek wypływa na wierzch. Nurek Kartezjusza działa dzięki prawu wyporności Archimedesa i prawu Pascala. Na znajdujące się w słomce czy próbówce pęcherzyk powietrza działa siła wyporu. Odpowiednio do